Czas na audycję Gości Radia 5. Dziś goście z Rajgrodu, czyli z daleka, tak? Ewelina Słupińska i Helena Kaliszewska. Dzień dobry. Witam gorąco. A dlaczego się spotykamy? Ponieważ no, młodzież z gimnazjum właśnie w Rajgrodzie to młodzi dziennikarze. Czujecie się młodymi dziennikarzami? Tak, bardzo. No w pewnym sensie, już zaczęliście pracę. A dlaczego młodzi dziennikarze? Bo młodzi ludzie nagrywają seniorów ze swojej okolicy. No i później powstanie specjalna publikacja. Skąd pomysł na takie działanie, właśnie na nagrywanie seniorów? Pomysł powstał podczas burzy mózgów. Pani nasza opiekunka, pani Arciszewska, przyszła do nas w lutym do szkoły i zaproponowała taki właśnie projekt. Dużo osób właśnie było chętnych i te osoby, które się zgłosiły do projektu, są dzisiaj z nami. I to była propozycja waszej pani, waszej opiekunki, która wymyśliła sobie właśnie, że dziennikarze, młodzi dziennikarze z Rajgrodu będą nagrywali osoby starsze. Czy to później wyszło? To wyszło od razu. Pani miała od razu pomysł na publikację i tak dalej. Tak, na samym początku. Na samym początku od tego się zaczęło. Co nagrywacie? Co chcecie się dowiedzieć od tych ludzi? Chcemy się dowiedzieć tradycji starszych, które były w Rajgrodzie, różnych obrzędów, jak spędzali wakacje, święta, żeby te wszystkie wspomnienia nie zaginęły. Ale również chcemy się dowiedzieć rzeczy z życia codziennego od seniorów. To dopiero początek projektu. Już jakieś nagrania udało się zrobić? Znaczy tak, udało się tak jakoś. Tak, a planujemy jeszcze więcej. Dużo, dużo więcej. Macie już na pewno listę osób, które chcielibyście nagrać, z którymi chcielibyście rozmawiać. Duża to jest lista? To zależy, bo tylko kilka osób będzie dziennikarzami, inne będą pracować nad przepisywaniem naszych wypowiedzi, a inne będą zajmowały się jeszcze kolejnymi zajęciami. Tak, jesteśmy podzieleni na właśnie takie grupy, które zajmują się poszczególnymi właśnie... No w pewnym sensie takie grupy zadaniowe, które się będą różnymi rzeczami zajmować. Ilu jest dziennikarzy? Zacznijmy od tego. Kilku, nie wiem, 5, 6. Żeby nie stresować za bardzo tych starszych ludzi? Tak. Znaczy wychodzimy pojedynczo. Wychodzicie pojedynczo, rozmawiacie właśnie z takimi osobami. Jak wygląda przygotowanie do takiego wywiadu? Czy w ogóle się przygotowujecie? To jest. Przygotowanie zaczęło się... Zaczyna się od podstawowej rzeczy, czyli rozgryzienia, jak działa dyktafon. To jest u nas ciężkie, bo u nas dyktafon... Czyli sprawy sprzętowe na samym sprawy sprzętowe początku. To przede wszystkim, później jeszcze trzeba... Ułożyć pytania dla poszczególnych osób. Mamy już się ułożone te pytania i jest ich 61. I jak to będzie wyglądało? To dla każdego, każdemu zadajecie takie same pytania? Zależy, bo mamy pytania na przykład o wojnie, a niektórzy nie przeżyli wojny. Albo urodzili się po... Jak wygląda taka rozmowa? No tak, urodzili się po wojnie i też już niektórzy są starszymi ludźmi. Jak wygląda taka rozmowa? I no, jeżeli chcecie poznać tradycję właśnie, chcecie zachować tę historię, no to przy okazji dużo rzeczy można się dowiedzieć. Jeszcze nie macie za dużo doświadczenia, ale zdarzały się jakieś zaskakujące rozmowy, czy jeszcze nie? Znaczy zaskakującą rozmową była taka, że byłam u pani, mojej sąsiadki, ma 95 lat, byłam u niej 3 dni temu. Na zapowieść, tylko temu, żeby zapowiedzieć, jak to będzie ten wyglądać wywiad i tak dalej. I ta pani powiedziała mi prawie całą historię swojego życia. Bardzo ciekawie opowiadała i bardzo mi wiele wspominała. I udało się to nagrać? Niestety nie, bo dyktafonu nie wzięłam, ale to już... No to później jest... drugie podejście i na pewno tak, się uda. Tak, z koleżanką, z innymi sprzętami ważnymi i będzie dobrze. To omówiliśmy pracę dziennikarzy. Równie ważna będzie praca tych wszystkich, a nie wiem, czy nawet nie cięższa, tych wszystkich, którzy to będą wszystko spisywać. Tak, współczuję im. To chyba największa grupa. Tak, czy nie? Tak, jest około właśnie też 6 osób. Tylko 6 osób będzie to wszystko spisywało. No i co później? Ja tu wiem, że będzie powstanie taka specjalna publikacja. W jakiej formie? Co to będzie? To będzie forma małej książeczki, w której będą spisane właśnie wszystkie nasze wywiady, wszystko, czego się dowiedzieliśmy podczas właśnie trwania projektu, czyli od lutego do lipca. Ale również też zdjęcia będą osób, z którymi robiliśmy wywiad. Również będą nasze zdjęcia chyba ze spotkań? Będą. Tak, chyba. Będą. Czyli wszystko będzie dokładnie udokumentowane w ramach jakichś zajęć, to jest prowadzone, czy po prostu taki sposób spędzania wolnego czasu i przy okazji aktywność?
Znaczy spotkanie mamy z panią co najmniej raz na 2 tygodnie w bibliotece publicznej albo też w szkole podczas wolniejszych zajęć. Czyli tak, żeby się nie nudzić, po prostu coś robicie. Wiążecie swoją przyszłość, w ogóle wasza grupa wiąże swoją przyszłość z dziennikarstwem, z pracą w mediach. Część takich osób na pewno się znajdzie. A jak liczna jest ta grupa? Teraz przyszło 16 osób, czyli cała nasza grupa. Bo ja muszę zdradzić naszym słuchaczom, oni tego nie wiedzą i nie widzą, ale naprawdę redakcja Radia 5 została w pewien sposób zatłoczona osobami. Rzadko kiedy u nas tyle osób bywa, ale przyszli właśnie młodzi ludzie. Wybraliście się, zbieracie doświadczenie między innymi właśnie w radiu, zbieracie doświadczenia wśród innych dziennikarzy. Ktoś oprócz pani wam pomaga, czy na własnych błędach się uczycie? Znaczy tak, naszymi współpracownikami, nie, to inaczej powiedzieć, współpracujemy razem z panem Januszem Sobolewskim, były z nim spotkania, to jest redaktor magazynu właśnie Rajgrodzkiego, Echa Rajgrodu. I on pod względem merytorycznym będzie w pewnym sensie również odpowiedzialny za tę publikację. Pomaga nam. Tak, pomaga bardziej nam. To my za wszystko odpowiadamy, bo my tak naprawdę kierujemy tym projektem. Dobra, to teraz powiedzcie trochę o sobie. Skąd wy jesteście? Ja wiem, gimnazjum w Rajgrodzie. Wszyscy uczycie się w jednej klasie? Nie. Ogółem to są osoby. Dwa roczniki, klasy pierwsze i klasy trzecie. Tak, 13-16 lat około. I w jaki sposób się spotykacie, w jaki sposób właśnie stało się, że stworzyliście taką grupę, która tym się zajmuje? No to były osoby chętne, a reszta to sama wyszła w praniu, można tak powiedzieć. 16 osób odwiedziło redakcję Radia 5, a w sumie ile osób jest? 16. 16, czyli wszyscy przyjechali, pełna grupa przyjechała. Kiedy będzie ta publikacja? Kiedy będziemy mogli poczytać to, co uda wam się zebrać? Publikacja idzie do druku pod koniec czerwca. Tak, i będzie prezentowana właśnie oficjalnie na Dniach Rajgrodu 31 lipca. Na koniec lipca. Czyli już całkiem niedługo. To już będzie koniec naszego projektu, kiedy podsumujemy właśnie wszystko, co zrobiliśmy. A teraz wyruszacie w ludzi, wyruszacie i będziecie nagrywać. To też ciężka ale praca. Ale też będziemy pracować z seniorami, bo było wczoraj spotkanie z seniorami z klubu Stokrotka w Rajgrodzie. Kilka osób było. Znaczy dwie osoby, ja i Weronika. I spotkaliśmy się z nimi w celu takim... Był taki pomysł, co my możemy nauczyć seniorów. I wymyśliliśmy, że nauczymy ich tańca belgijkę. Bardzo... No to całkiem dobry pomysł. To jeszcze powiedzmy dla tych niezorientowanych, na czym polega taniec belgijka. To jest chodzony taniec w ogóle. Tak, bardzo wolny, prosty. Wolny? No, szybki bardzo, można przyspieszyć. Podstawowe kroki są bardzo łatwe. To. Zależy jak komu pasuje, także seniorzy uczą was i dzielą się swoimi wspomnieniami. Wy będziecie też czegoś uczyć. Dobrze, że nie hip-hopu tych młodych, tych starszych ludzi będziecie uczyć. Myśleliśmy o obsłudze smartfonów albo o założeniu Facebooka, ale to mogłoby ale się ale oni zestać. Chyba sobie z tym radzą. Chyba tak. Tak, są bardzo aktywni. No właśnie, akurat z tym nie ma problemu, ale taniec, aktywność, to się przyda. No to cóż, życzymy powodzenia i czekamy na efekty waszej pracy. Dziękujemy, a na razie bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i pozdrawiamy tę grupę, która wam kibicuje tu za właśnie, szybko. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy gorąco. Dzięki gorące.